W słoneczny dzień gromada delfinów figluje beztrosko gdzieś w północnych rejonach Pacyfiku. Nie mają żadnych powodów do zmartwień, aż tu nagle na wodzie zaczynają pojawiać się zmarszczki. Stają się coraz wyraźniejsze. Może oznaczają tsunami lub nadchodzący wybuch podwodnego wulkanu. Instynkt nakazuje zwierzętom uciekać, ale nie wiedzą, która droga jest najbezpieczniejsza. Niespodziewanie powietrze przeszywa straszny ryk. Woda eksploduje, a ku niebu wzbija się ogromny wieloryb. No hej, mały! Czekajcie, to nie wieloryb, to ichtiozaur. Ogromny, podobny do smoka potwór z okresu Triasu. Ma 17 metrów długości i waży 45 ton. Wyglądem rzeczywiście przypomina nieco delfina, ale w rzeczywistości nie ma z nim nic wspólnego. Delfiny uciekają pod powierzchnię wody. Na szczęście dla nich ichtiozaur nie jest zainteresowany lunchem z mięsa delfina. On też tylko się bawi. Ten konkretny gatunek ma w zwyczaju spożywać morskie mięczaki, mniejsze ryby i ośmiornice, ale dookoła nie widać żadnej zdobyczy, więc znika pod powierzchnią wody, zamiatając majestatycznie ogromnymi płetwami i długim ogonem przypominającym węgorza. Niegdyś chodził po powierzchni naszej planety, ale podobnie jak inne prehistoryczne gady lądowe, w tym współczesne wieloryby i delfiny, wrócił do wody, aby ewoluować przez miliony lat. Jego kończyny przekształciły się w płetwy. Niektóre gatunki posiadały palce na płetwach, inaczej zwane paliczkami. Wyglądały niemal jak ludzkie dłonie. O, witam! Część miała też płetwy grzbietowe. Ich głowy były szpiczaste, a szczęki zawierały stożkowate zęby do łapania mniejszych ofiar. Ich wielkie oczy służyły im do obserwacji w głębokich wodach. Z kolei ogony cechowała potężna siła uderzenia. Podobnie jak inne morskie stworzenia, ichtiozaury mogły oddychać powietrzem i były ciepłokrwiste. Ich elegancka i piękna sylwetka przywodzi na myśl niektóre współczesne stworzenia wodne. Niespodziewanie pod wodą otwiera się portal czasowy, który wciąga wszystko, co ma w zasięgu, niczym czarna dziura z głębin. Ichtiozaur znika w środku, miotając się w wodzie i nie mogąc kontrolować swoich ruchów, aż w końcu trafia z powrotem do przeszłości. Wkrótce znajduje się w swojej epoce, w Triasie, czyli na początku rządów dinozaurów, około 247 milionów lat temu. Odpływa z innymi przedstawicielami swojego gatunku. Ichtiozaury żyły w stadach, a raczej w grupach, które wspólnie polowały. Na świecie rozwinęły się różne odmiany, na przykład mniejszy miksozaur, ale zostańmy przy tej. W końcu jakimś sposobem trafi w ręce współczesnego człowieka. Z punktu widzenia ewolucji ichtiozaury żyły na Ziemi bardzo długo, miliony lat. Do ich wyginięcia przyczyniło się wiele bardzo złożonych czynników, ale upraszczając, zmiany środowiskowe ograniczyły dostępność pożywienia i zwiększyły liczebność drapieżników. Niektóre ryby także wyewoluowały i stały się zbyt szybkie dla ichtiozaurów. Zostawmy teraz naszego biednego przyjaciela, który nie może znaleźć pożywienia i przegrywa z konkurencją. Jest głodny, zmęczony i zły. Odpływa z prądem, w końcu opadając na dno oceanu. Minęły miliony lat. W Triasie i Jurze wody zaczęły się cofać, odsłaniając nowe pustynne obszary. Teren, na którym chcemy się skupić, znany jest obecnie jako stan Nevada, rozciągający się w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W okresie kredy uformował się łańcuch wysp wulkanicznych. Trwało geologiczne wypiętrzanie, podnosząc dno oceanu na wysokość dzisiejszych gór. Wiecie, co dzięki temu możemy odnaleźć w skałach? Tak jest, nie tylko starożytne bezkręgowce, lecz także bardziej współczesne stworzenia, takie jak mamuty i ogromne leniwce. Co za niesamowita różnorodność! Ale dziś nie jesteśmy tu dla nich. Zobaczmy, co stało się z naszym przyjacielem. Znów skaczemy w czasie, tym razem do 1998 roku. Jesteśmy w górach Augusta w północno-zachodniej Nevadzie, a konkretniej w miejscu zwanym Wzgórzem Skamielin. Ze skały występuje kilka kręgów. Naukowcy dobrze wiedzą, że niezależnie od tego, do kogo należały, stworzenie ewidentnie było ogromne. Kręgi utkwiły tak głęboko w kamieniu, że wykopaliska trwały wiele lat. We wrześniu 2011 roku uczeni odkryli kolejne części bestii, dobrze zachowaną czaszkę, przednie kończyny i klatkę piersiową. Dopiero w 2015 udało się wydobyć gigantycznego ichtiozaura w pełnej okazałości. Skamieliny, które przetrwały do naszych czasów, obejmowały czaszkę wielkości dorosłego mężczyzny, ramię i wypustkę przypominającą płetwę.
Do transportu potrzebny był helikopter. Zespół nazwał nowy gatunek imieniem cymbospondyl. Cymbospondylus to greckie słowo oznaczające kręgosłup, ale my wolimy mówić na niego krążek, bo przecież od dawna już powinien mieć jakieś imię. Poza tym dużo łatwiej to wymówić. Krążek został przetransportowany samolotem do Muzeum Historii Naturalnej w Los Angeles, a potem drogą wodną trafił na niemiecki uniwersytet w Bonn. Badania prowadził paleontolog Martin Sander ze swoim zespołem we współpracy z Uniwersytetem Mogunckim. Było to unikalne i elektryzujące znalezisko, ponieważ morski gad okazał się największym odkrytym zwierzęciem z tego okresu. Jak mówi Martin Sander, o ile wiemy, była to pierwsza gigantyczna istota zamieszkująca Ziemię. Możecie myśleć o krążku jak o podwodnym tyranozaurze swojej epoki. Jest zupełnie niezwykły, ponieważ jako gatunek istniał tylko od 3 do 5 milionów lat po masowym wymieraniu, inaczej zwanym wymieraniem permskim, które miało miejsce około 252 milionów lat temu. W tym procesie z powierzchni Ziemi zniknęło blisko 90% istot żywych. Co go spowodowało? Część naukowców twierdzi, że wysokie temperatury i zakwaszenie oceanów. Gdy znika jedna część łańcucha pokarmowego, powstaje efekt domina. Wkrótce na Ziemi nie było co jeść, a przetrwać mogły tylko najbardziej odporne osobniki. W atmosferze znajdowało się dużo dwutlenku węgla. Istnieją teorie, zgodnie z którymi eksplozje gigantycznych wulkanów doprowadziły do powstania na Syberii Trapów Syberyjskich. Była to największa erupcja wulkaniczna w ciągu ostatnich 500 milionów lat. Wybuchy trwały przez 2 miliony lat. Duże ilości lawy bazaltowej pokryły znaczny teren Syberii. Nawet obecnie trapy rozciągają się na terenie 2 milionów kilometrów kwadratowych. Inne hipotezy mówią, że wymieranie permskie było spowodowane uderzeniem asteroidy, a nie erupcją wulkanu. Niezależnie od przyczyny, doprowadziło ono do zagłady 81% kręgowców wodnych i 70% kręgowców lądowych. Rozmiar i istnienie krążka są zupełnie niesamowite, jeśli weźmiemy pod uwagę okoliczności wymierania permskiego. Na powrót do pierwotnego stanu gatunki potrzebowały około 9 milionów lat, ale krążek stał się tym, co widzimy, w mniej niż połowę tego czasu. Korzystając z zaawansowanych modeli informatycznych, naukowcy przebadali prawdopodobną sieć troficzną biegnącą przez wzgórze skamielin. Odtworzyli starożytne środowisko dzięki dostępnym danym i odkryli, że morskie sieci troficzne musiały dawać pożywienie gigantycznym istotom takim jak ichtiozaury. Teoria głosi, że dieta krążka była zróżnicowana i bogata w skorupiaki morskie, zwane amonitami, które żyły na Ziemi od 1 do 3 milionów lat po wymieraniu permskim. Istniejące już amonity wypełniały ekologiczną niszę, która powstała po zagładzie, mając doskonałe warunki do życia bez nieustannie zagrażających im drapieżników. Ichtiozaury także szybko wyewoluowały, stając się pierwszymi gigantycznymi istotami, które zasiedliły oceany. Skorupiaki, będące składnikiem ich diety, nie miały licznej konkurencji. Krążek cieszył się więc dostępem do ogromnej ilości pożywienia. Jadł i jadł, jakby jutra miało nie być. W przeciwieństwie do wielorybów, które urosły, posilając się na przykład planktonem, krążek i jego koledzy nabrali masy na diecie z amonitów, co trwało znacznie krócej. To dobre przesłanie dla dzieci. Warto jeść zdrowo. Okazuje się, że ekosystemy morskie mogą rozwijać się i dobrze reagować na drastyczne zmiany klimatu, atmosfery czy środowiska wodnego. Choć ścieżki rozkwitu ichtiozaurów i wielorybów były inne, na pewno mają ze sobą coś wspólnego. Oba gatunki są ogromne i brakuje im sterczących zębów. Kaszaloty nurkują głęboko w poszukiwaniu wielkich ośmiornic. Krążek robił to w podobny sposób. Używał swego rodzaju filtracji, aby pozyskać pożywienie z wody. Nasz przyjaciel prawdopodobnie posilał się rybami, ośmiornicami, a nawet mniejszymi ichtiozaurami. Auć! Inne odmiany ichtiozaura miały liczne zęby oraz czaszki jak u gigantycznej jaszczurki. Posiadały też ostre kły. Zwierzęta te pływały w oceanach niemal przez całą epokę dinozaurów. Ich skamieliny znaleziono w wielu krajach, chociażby w Anglii, Norwegii, Japonii, Niemczech, Kolumbii, Chinach i Australii. Były podwodnymi władcami planety. Spójrzmy jeszcze na zachodzące słońce 250 milionów lat temu i wyobraźmy sobie, że krążek miał więcej szczęścia. Wystawia swój łeb z wody, aby popatrzeć na pomarańczowe odcienie pięknego nieba. Zastyga na chwilę, aby za moment ponownie zanurzyć się pod wodą i dołączyć do przyjaciół. Płynie szczęśliwie ze swoim stadem w poszukiwaniu pożywienia i przygód w niebieskiej głębi pradawnego oceanu.
Chcecie przywitać się z morskim stworzeniem? Cóż, podnieście płetwę, to znaczy dłoń, i przybijcie piątkę tasmańskiej rybie czerwonopłetwej. Wcale nie pływa jak inne ryby, ona chodzi. Używa płetw przypominających dłonie do poruszania się po dnie. Tym morskim spacerowiczom często przeszkadzają pływacy i łodzie. Niektórzy ludzie chcą trzymać je w domu jako zwierzątka. Cóż, chyba lepiej zostawić je w spokoju i płynąć dalej. Wampirzyca piekielna. Nazwa gatunku, do którego przynależy, brzmi Vampyroteutis infernalis, co dosłownie oznacza wampirzą ośmiornicę z piekła. No tak, ten głębinowy głowonóg straszy swoją nazwą, ciemnoczerwoną barwą, kolcami oraz umiejętnością wywracania się na drugą stronę. Poza tym uwielbia dawać show, ale dla ludzi jest niegroźna niczym mały kociak. To tak jakby przerażający Dracula był pozbawiony kłów do wysysania krwi. Wampirzyca piekielna żywi się drobinami pochodzącymi z roślin i materii zwierzęcej, które unoszą się blisko powierzchni oceanu. Nie jest drapieżnikiem, więc potrzebuje dobrej strategii obronnej. Jej diaboliczny wygląd odstrasza duże zwierzęta, które pewnie chętnie by ją zjadły. Wywrócenie się na drugą stronę to mechanizm defensywny, jako że kolczaste obszary na skórze wewnętrznej są jeszcze bardziej przerażające. Ośmiornice te wystrzeliwują także substancję, która jest pozbawiona koloru, ale zawiera bioluminescencyjne cząsteczki rozpraszające drapieżniki. Morświn kalifornijski, czyli wakita. Pływanie łodzią po meksykańskim wybrzeżu brzmi jak wspaniały plan na wakacje. Słońce, niebieska woda i najbardziej zagrożone stworzenie morskie. Moment, że co? Morświn kalifornijski nie jest groźny, ale nie oczekujcie, że się z wami przywita lub da wam autograf. To zwierzę jest nadzwyczaj nieśmiałe. Wakita po hiszpańsku oznacza krówka i jest to maleńki ssak morski. Dzięki charakterystycznym plamom wokół oczu bardziej przypomina jednak morską pandę. Jeśli uda wam się zobaczyć to stworzenie, możecie być z siebie dumni. Zwierzęta te niemal wyginęły, głównie ze względu na to, że przypadkowo wyławiano je w sieciach rybackich. Szacuje się, że na wolności żyje tylko 10 osobników. Niebieski smok. To małe stworzenie wygląda jak wyjęte z filmu fantasy dla dzieci. Czasami jest nazywane również jaskółką morską. Można je znaleźć w wielu miejscach, w Atlantyku, Pacyfiku i Oceanie Indyjskim. Jest to gatunek ślimaka, który osiąga długość około 3 cm. Myślicie, że to plecy? Nie, to jaskrawe podbrzusze. Niebieski smok regularnie pływa na plecach, ponieważ niebieski kolor pomaga mu ukryć się w morskich falach. Stworzenie to jest nie tylko przepiękne, ale także bardzo inteligentne. Zazwyczaj żywi się żeglarzami portugalskimi lub inaczej bąbelnicami bąbelcowymi. Przechowuje komórki parzydełkowe swoich ofiar na później, w zasadzie ograbiając je z mechanizmu obronnego. Gdy niebieski smok poczuje się zagrożony, uwalnia te komórki, kierując je na wroga z dużo większą siłą niż żeglarz portugalski. Jaskórki morskie mogą magazynować bardzo dużą ilość takich wyspecjalizowanych komórek, które stanowią też zagrożenie dla ludzi. Jeśli więc kiedyś natraficie na to zwierzę, nie podnoście go. Lepiej podziwiać je z pewnej odległości. Macropina microstoma. Jeśli kiedyś chcieliście mieć wzrok Supermana, przyjrzyjcie się tej rybie. Dzięki temu poczujecie się, jakbyście uzyskali supermoc, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ryba o beczkowatych oczach ma przezroczystą głowę, dlatego przez jej oczy można dosłownie zajrzeć do wnętrza mózgu. To wspaniałe stworzenie żyje w głębokich wodach, na najniższym poziomie oceanu, w bardzo niskich temperaturach i w niemal całkowitej ciemności żyją już tylko bardzo dziwne istoty. Na takiej głębokości woda ma ciśnienie niemal 1000-kroć większe niż przy powierzchni. Jeśli myślenie o mrocznych głębinach sprawia, że włosy stają wam dęba, oglądajcie dalej, aby poznać inne stworzenia. Rybę o beczkowatych oczach można spotkać w Atlantyku, Pacyfiku i Oceanie Indyjskim. Pewnie zastanawiacie się, do czego tej rybie potrzebna jest przezroczysta głowa. Dobre pytanie. Gatunek ten został odkryty w 1939 roku. Uznano wówczas, że oczy ryby są skierowane w jednym kierunku, przez co doświadcza ona widzenia tunelowego. Naukowcy Bruce Robinson i Kim Risen-Büchler z Monterey Bay Aquarium Research Institute niedawno odkryli, że ryby te potrafią poruszać oczami pionowo. Dzięki temu są w stanie spojrzeć przez przezroczystą głowę i zauważyć czające się w pobliżu drapieżniki lub ofiary. Głowa przepuszcza również światło, ułatwiając dostrzeganie pożywienia. Uważa się, że to stworzenie żywi się meduzami i mniejszymi rybami.
Jeśli w nocy zanurkujecie w oceanie, może będziecie mieli szczęście i ujrzycie, jak pomarańczowe koralniki błyszczą w świetle księżyca i rozkwitają. Pamiętajcie, aby się pospieszyć. Gdy tylko włączycie latarkę, aby im się lepiej przyjrzeć, szybko schowają swoje rurki. Megalodon. Ten prehistoryczny stwór jest największym znanym rekinem. Gdyby wszystkie gatunki rekinów utworzyły królestwo, Megalodon byłby jego władcą absolutnym. Przemierzał oceany w odległej przeszłości od 16 do 2,5 miliona lat wstecz, we wczesnym miocenie i późniejszym pilocenie. Dawno już wyginął, ale ludzie wciąż z fascynacją odkrywają nowe ciekawostki o tej gigantycznej bestii. Megalodon osiągał długość od 14 do 18 metrów, a jego szczęki miały 1,80 m szerokości. Skamieniały ząb, który należał kiedyś do Megalodona, mierzył 18 cm. W sumie to się cieszę, że te stwory już wyginęły. Są jednak na tym świecie śmiałkowie, którzy mają nadzieję na spotkanie twarzą w twarz z tą legendą oceanów. Ośmiornica Dumbo. Ta słodka istota, a może i przerażająca, zależy jak na to spojrzeć, oficjalnie nazywa się Grimopoteutis. Jednak na co dzień posługujemy się rozkosznym przydomkiem. Jest to ukłon w stronę disneyowskiego słonika. Mimo iż Dumbo, słonia, a nie ośmiornicę, prześladowano za jego wielkie uszy, jest raczej mało prawdopodobne, aby to słodkie stworzenie było nękane przez swoich wodnych sąsiadów. Istoty te żyją najgłębiej spośród wszystkich ośmiornic, a przecież wiecie już, że to przerażające środowisko. Mierzą zaledwie 20 cm wysokości i większość dnia spędzają unosząc się nad dnem i żywiąc się ślimakami, robakami oraz innymi pokarmami, które można znaleźć nieopodal kominów hydrotermalnych lub w prądach morskich. Istnieje blisko 17 gatunków ośmiornicy Dumbo. Mają one różne kolory, rozmiary i części ciała. Jeśli nadal nie macie dość podwodnych wrażeń, zapewne ucieszy Was fakt, że wodne głębiny pozostają w ogromnym stopniu niezbadane. Więc uważajcie, w przyszłości na pewno odkryjemy wiele fascynujących stworzeń żyjących w mroku mórz i oceanów. Anioł morski. Te stworzenia może i mają piękną nazwę i wygląd, ale ich dieta wcale nie składa się z promieni słonecznych i lizaków. Ich ulubione pożywienie to motyle morskie. Zakładają na nie śluzowe pułapki i czekają na odpowiedni moment. Tor amboinensis, inaczej krewetka przysiadowa. Jest maleńka, ma nieco ponad centymetr długości. Mówi się na nią również krewetka tańcząca, ponieważ gdy jest pobudzona, wystawia tylną część ciała ponad głowę i tańczy. Nurkowie mówią, że potrafi wskakiwać im na ręce i je czyści. Krab palmowy. Ten koleżka wygląda przerażająco, zwłaszcza gdy zachodzi słońce. Dojrzałe osobniki mogą mieć nawet 90 cm długości. Żywią się kokosami, ale pożerają także jaszczurki, a nawet duże ptaki. Nitkodziobek. Te cienkie i długie stworzenie morskie nadal stanowi zagadkę dla naukowców. Ma jakieś 120 cm długości i co najmniej 750 kości w kręgosłupie. O wiele więcej niż jakiekolwiek inne zwierzę. Piórówka. Ten gatunek koralowca ma ponad 2 metry długości i występuje w różnych odmianach, ale większość z wyglądu przypomina długopis lub pióro. Podobieństwo jest jeszcze bardziej uderzające, gdy zwierzę mocuje się do dna przy pomocy główki wypełnionej wodą. Pseudobicheros bedfordi. Ten tasiemiec z wyglądu przypomina dywan, choć w porównaniu z nim jest bardzo mały. Ma zaledwie 10 cm długości. Może stać się zarówno męskim, jak i żeńskim osobnikiem, więc nie rozmnaża się w tradycyjny sposób, a raczej walczy z innymi o prawo do posiadania potomstwa. Siphoma gibbosum lub ślimak flamingowy. Turyści uwielbiają te niesamowite stworzenia ze względu na ich ładne kolory. Często wydaje im się, że widzą muszlę, choć w rzeczywistości muszla tego ślimaka kryje się pod wielobarwną tkanką miękką. Zwierzęta te żywią się gumowatymi i trującymi częściami koralowca, przechowując toksyny, aby się bronić.